Co jest? Słyszałeś to? Szał? Douglas się podrywa. Widzisz, jak sam wyciąga broń z szafki i rusza w stronę wejścia. Wyobraź sobie, że tam jest taka szafka zbiorcza z bronią długą, gdzie trzymam, wszyscy strażnicy trzymają broń. Więc tylko otworzył szafkę, wziął swoją, ja biorę swoją strzelbę. Nie strzelbę, raczej karabin. Oczywiście wybiegam przed budynek, nie? Trzymając broń na ramieniu i rozglądam się w tej ścianie deszczu. Co się wydarzyło? Skąd dobiegł ten strzał? Daggett i Trent, zanim podejmiecie dalsze kroki, chciałbym, żebyście rzucili na poczytalność. Bo to nie jest tak, że po prostu przykładasz broń do głowy człowieka i strzelasz. To nie jest tak, że przykładasz broń do głowy małego chłopca i strzelasz i nie ponosisz konsekwencji. Kurwa. A może jest. Jestem agentem Delty i moim zadaniem jest likwidowanie zagrożenia. Wiem doskonale, że ten chłopiec ma nadnaturalne zdolności. Jedyne, co było w mojej głowie w momencie, kiedy odepchnął mnie, to było to, że trzeba się go pozbyć. Jak najszybciej. Bo to sprowadzi tylko problemy. Odejmijcie po jednym punkcie poczytalności w międzyczasie. Więc stoisz z tym pistoletem. Jeszcze nad nim. I wiesz doskonale, że trzeba było to zrobić. Zimna kalkulacja. Trent, nie wiem, dlaczego tak reagujesz. Może już widziałeś coś w tym motelu? Widziałeś? Może coś sobie dopowiedziałeś? Może od dłuższego czasu zdajesz sobie sprawę, czym ta organizacja się zajmuje? I przecież też widziałeś, co ten dzieciak zrobił Daggettowi. Widziałeś, jak ci są nim o ścianę. I może po prostu trzeba było to zrobić, ale teraz obydwaj stoicie nad małym chłopcem, który leży w kałuży błota. I teraz pytanie, Daggett, czy zdążysz schować broń? Czy masz zamiar schować broń? Bo Charlie wybiegł na zewnątrz, bo Mike wraca z tej szopy. Też usłyszał ten strzał. Bo na werandę właśnie wbiega Douglas i też spojrzy w waszą stronę. Czy zdążysz schować broń? Czy masz zamiar schować broń? Czy co chcesz zrobić? Ja zaczynam tą bronią nerwowo celować na lewo i prawo. I krzyczę po chwili. Jesteś cały? Tak! Tam ktoś ucieka! I rzucam się biegiem w tym kierunku, w którym wskazał. Trent również ruszy z wyciągniętym koltem. Próbujesz oszukać rangerów. Próbujesz oszukać strażników leśnych. Wydaje mi się, że dobrze będzie tutaj pasowała umiejętność charakteryzacja. Chyba, że chcesz zaproponować coś innego. Wydaje mi się, że możesz dodać plus 40, bo jest ciemno, pada deszcz. Oczywiście, jeżeli tylko dostanę jakikolwiek clue, że to zrobili oni, no to jakby nie ma, przebacz. Krytyczny sukces, kurwa. Yes. Słyszysz krzyk, słyszysz jednego z tych agentów. Później widzisz ich ciemne sylwetki, które biegną w las. Obaj mają uniesione bronie i... Ja może jeszcze biegnąc naciskam też spust. Czaram, jakbym strzelał w czyimś kierunku. I ładuję, bum, 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 gdzieś tam w las. Biegniesz w ich kierunku. Po kilku krokach dostrzegasz Brandona, który unosi się z błota. Podnosi się. Upadł. I leży w kałuży błota, ale próbuje się z niego wygramolić. W tym słabym świetle doblatującym z werandy dostrzegasz małego 6-letniego chłopca, który chce się wygramolić z ziemi. Ktoś strzela. Chłopaki biegną gdzieś do lasu. Coś się dzieje, nie wiadomo co, ale ten chłopiec jest przestraszony i gdy uda mu się podnieść, to biegnie w łapię, nie zastanawiam się, nie? Biorę go w ręce. Chcę dodatek. Spokojnie, już, w porządku, nikt ci nic nie zrobi, chodź, wracamy do środka. I okrywam go, trzymając w jednej ręce tą strzelbę, która już coraz jest bezużyteczna, bo nie strzelę z jedną ręką i wbiegam jak najszybciej do środka razem z nim, wnosząc go, pokonując to błoto i deszcz. Przez chwilę widzisz, jak ktoś biegnie w twoją stronę, już masz unieść broń, ale dostrzegasz, że z lewej strony od tego waszego garażu dobiega Mike. Jest cały przemoczony i ubrudzony w błocie, ewidentnie przestraszony, ale biegnie. Kurwa, co tu się dzieje? Chodź do środka, pobiegnij gdzieś, wchodź, ktoś strzelał, nie wiadomo skąd, szybko. No po chwili słysząc, że oni nie biegną za nami, że nie strzelają,
Zatrzymuję się i odwracam się w kierunku Trenta. Gdy się obracasz, gdy dostrzegasz Trenta za sobą, dostrzegasz też, że Charles właśnie na posterunek wprowadza małego chłopca. Że dobiega do niego Mike i we trzech chodzą do środka. Przez moment milczę, osłupiały. On żyje. Zabiłem go. Kurwa, strzeliłem mu prosto w głowę. Widziałeś to, prawda? Ciężko byłoby nie zauważyć. Widziałeś rozbrysk krwi, widziałeś kawałki mózgu, które poleciały na ziemię, widziałeś kawałki czaszki, widziałeś dziurę w głowie tego chłopca. Musimy go stąd zabrać jak najszybciej. Jest tu coś, co... Możliwe, że on przyciąga. Widziałeś, co stało się z autem. Widziałem, ale boję się, że teraz nie będzie chciał tak łatwo z nami pójść. Zabieramy go i odjeżdżamy. Przecież nie pomyślałem. Nie mogłeś tego wiedzieć, Daggett. Czym odjedziemy? Strażnicy mają swoje patrolowe auta. Na pewno zapuszczają się do lasu. Wracając w takim razie do powrotem na ten posterunek, sam chcę zajść do tej szopy. Zobaczyć, czy pojazd w szopie jest sprawny. Drzwi do samej szopy są oderwane, przynajmniej fragmenty, gdzieś na wysokości pół metra, może trochę więcej. Gdy patrzysz na nie, dostrzegasz głębokie bruzdy, które ktoś wyrył w kawałkach drewna. Widziałem kiedyś coś takiego? Wygląda jak ślady po łapach niedźwiedzia. Ale widzisz też, że w szopie są dwa kłady. Sprawne? Nie masz zielonego pojęcia. Kluczyków na pewno do nich nie ma. Ale nie wyglądają na zniszczone fizycznie. No nie, wyglądają na zadbane i gotowe do użytku, ale czy są sprawne? Nie masz żadnego pojęcia. Wychodzę z tej szopy. Mają kłady! Dobra, a chodźmy po chłopca i zabierajmy się stąd jak najszybciej. Idę w takim razie. Nadal ten guzik od kabury jest odpięty. W każdej chwili Trent może wyciągnąć broń i po prostu strzelić. Daggett nawet chodzi z bronią w ręce na posterunek. Charlie, w tym czasie, zanim oni wrócili, co się stało? Wbiegłem z chłopakiem, w zasadzie w jednej ręce trzymałem broń, pod pachą trzymałem tego dzieciaka i wbiegliśmy do środka. Wbiegłem do sali, na której była ta kobieta z synem i kładę dzieciaka na krześle, sadzam go na łóżku. Jeszcze krzyczę do Douglasa, wzywaj posiłki, ktoś strzelał, a tamci pobiegli w las. I zaczynam... Zerwało linię, kurwa, zerwało linię, człowieku. Próbowałem się dodzwonić jeszcze raz do tego ojca i w ogóle linia nie działa. A radio? Ja pierdolę. Rzuca tylko i kieruje się do tego biura. Mike, nie patrz tak, kurwa, bierz broń i patrz w okna. Ale jako... Czemu ktoś strzelał. Przecież agenci. No dobrze, ale agenci pobiegli. Chłopie, ja nigdy z tego nie strzelałem. Najwyższy czas. I patrzę na małego. Nic ci nie jest? Pokaż. I zaczynam go przeglądać. Szukasz czegoś konkretnego? Chcesz zobaczyć, czy ma jakieś Wiem, że jest cały w błocie, tylko patrzę tak, patrzę, czy jest jakaś, czy jest bardzo ranny, czy jest coś bardzo widocznego, co musiałbym opatrzeć. Bo nie wiem, czy go ktoś postrzelił, czy nie. Nie, ale tego, jakby leżał jest w błocie, wstał z tego tak błota, więc to normalny odruch, że chcę zobaczyć, czy wszystko w porządku, nie? Nie byłeś świadkiem tego, co się stało. Z twojej perspektywy chłopiec po prostu leżał w błocie i właśnie się z niego gramolił, kiedy tam wyszedłeś. I masz wrażenie, że po prostu mógł się przestraszyć i przewrócić. I gdy tak patrzysz na niego, to dostrzegasz, że ta kurtka, którą ubrali go agenci, spodnie, to wszystko jest ubabrane w błocie, na rękach ma błoto, na twarzy ma błoto, włosy są pozlepiane błotem, ale poza tym nie widzisz żadnych ran. Poza tymi, które widziałeś wcześniej, tymi drobnymi zadrapaniami, które miał, jest cały i zdrowy. Ale jest ewidentnie przestraszony i telepie się z zimna. Przed wejściem, Daggett, a chłopiec na karku ma coś w rodzaju blizny, tatuażu. Nie byłem w stanie się przyjrzeć, ale warto na to zwrócić uwagę w momencie, kiedy będzie ku czemu okazja. Daggett kiwa głową. A jeszcze jedno. Wydaje mi się, że ktoś musi nas obserwować albo współpracować z tym kimś, kto chce tego dzieciaka. Może to być któryś ze strażników. Nie jestem przekonany, czy mamy tutaj do czynienia z ludźmi.
Chłopiec mówił coś o wysokich. O kimś z dużymi głowami. A co jeśli to coś może przybrać ludzką formę? Mówił, że karmili go czymś szarym. Dobra, wchodźmy, zabierajmy go. Wchodzimy, naciskam klamkę i mokrzy zjajani i na pani wchodzimy, ja z bronią ciągle zwisającą w prawej ręce. Kobieta się podrywa i ten syn obok niej, ona zasłania go. Boże, co się dzieje? Na wejście krzyczę, wszyscy cali? Witają cię, myślę, dwie podniesione strzelby. Was, dwie podniesione strzelby. Gdy zobaczyłem, że tylko drzwi się uchylałem. Jakby zobaczyłem, że dzisiaj jest w porządku, nic mu nie jest fizycznie, ja nie mam czasu się teraz zajmować nim, więc biorę strzelbę do ręki i razem z Mike'iem zaczynam patrzeć przez okna, zasłonięte okna, przygaszam światła, tak żeby nie było widać, że coś się rusza w środku w budynku i zaczynam przeglądać się przez okna, natomiast gdy widzę, że otwierają się drzwi, to automatycznie celuję w nie i w każdego, kto tam wchodzi. Kto idzie? To my, opuść broń. Coś zniszczyło wszystkie auta. Co zniszczył? Coś dużego i silnego. Co? Macie tu niedźwiedzie? Niedźwiedzie? Auta zniszczyły? Nie przytrafią się takie rzeczy, daj spokój, jak niedźwiedzie. Słyszelibyśmy, zaparkowaliście niedaleko. Potrzebujemy kluczyków do kładów. Oddajcie nam chłopca, a pozwolimy wam odejść. Waszą rozmowę przerywa głos kobiety. Gdy obracacie się w stronę tej turystki, widzicie, że znów stoi. Że stoi obok syna, który patrzy na nią z przerażeniem. Jej głowa jest przechylona na bok, a oczy wywrócone na drugą stronę. Widzicie tylko puste białka. Co jest? Oddajcie nam chłopca, a pozwolimy wam odejść. Strzelam w jej kierunku. Strzelasz do niej, czy w jej kierunku? Nie, do niej. Do niej strzelam. Słysząc to, po prostu strzelam. Tutaj mamy odległość pewną, więc rzuć proszę na strzał. Niestety nie udaje mi się, nie trafię. Twoja kula zatapia się gdzieś w ścianie, kilka centymetrów od jej głowy. Ten jej syn odskakuje z przerażeniem i upada na ziemię, a wraz z tym hukiem strzału, który wstrząsa całym budynkiem, jej oczy znów wracają do normalnej barwy. Znów pojawiają się źrenice, które wyrastają z od dołu i ona się otrzepuje. Co się stało? Upada na ziemię, a chwilę później zaczyna wymiotować. Mamo! Ja podnoszę broń. Jestem świadkiem czegoś niewiarygodnego. No, agent federalny strzela do kobiety. Więc ja podnoszę broń i celuję w stronę Summersa. Rzućcie na poczytalność. Ja tracę. K4. 1. Krzysiek odpisuje 1 punkt. Ja też, tak? 1 odpisujesz i Trent też 1. Podnoszę strzelbę i celuję w stronę Summersa, ale staram się omiotać pomieszczenie w taki sposób, żeby również mieć Carvera na muszce. I wołam do Mike'a i Douglasa, nie? Chodźcie tu szybko! Zanim cokolwiek zawołasz, Daggett, trzymając broń ciągle wycelowaną w kierunku tej kobiety, mówi: proszę opuścić broń, panie McDowell, nie wie pan, z czym się pan mierzy. Z psychopatą! Mike z Douglasem wpadają do pomieszczenia. Douglas ma swój pistolet, a Mike trzyma karabin, podobny do tego, który ty, ale wszyscy od razu, gdy obracacie się w tamtą stronę, to widzicie, jak Mike trzęsie się. Ta broń trzęsie się w jego rękach. Ewidentnie chłopak jest przestraszony i z dużym prawdopodobieństwem nigdy czegoś takiego nie trzymał w ręku. Co to kurwa było? Czemu strzelałeś do niej? Wiedziałem, że jesteście kurwa takimi policjantami jak... Rzuć broń. Słyszałeś, co powiedziała? Co powiedziała? Jakieś bzdury, przestraszona kobieta. Rzuć broń, a nikomu się nic nie stanie. Już dość kurwa emocji na dzisiaj, co? Powoli opuszczam broń. Ale nie rzucam jej. Tylko opuszczam ją tak na połowę drogi. Mam ją wycelowaną mniej więcej na wysokość nóg tej kobiety.
Przenoszę wzrok na Magdalena. Panie Magdalen, naprawdę jestem agentem federalnym, a to, że strzelałem, to tylko dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. To niech pan opuści broń. Bardzo pana proszę. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa strzelałeś do zhisteryzowanej kobiety z dzieckiem? Co ty pierdolisz? A tylko w boju nawet nie próbuj. Co z radiem, Douglas? Radio nie działa. Radio nie działa. Weźcie im broń. Panie Magdalen, no, kiedy on to mówi, podnoszę tą broń i wycelowuję w niego. Nie próbujcie. Spokojnie. A zapominacie, że jesteśmy po tej samej stronie. Coś zniszczyło nasze auta. A przed chwilą ta turystka mówiła, że potrzebują tego chłopca. Mało tego, wszyscy to słyszeliście. Więc nie ignorujmy tego, co się tutaj dzieje. Człowieku, co ty pierdolisz? Chciałeś zabić kobietę, bo powiedziała jakieś bzdury? Byłam spanikowana. I przerywasz mniej więcej w połowie. Chciałeś zabić kobietę, bo wszyscy to słyszycie. Huk gdzieś na górze. Coś ciężkiego uderza w dach. Co tam mogło być? Nie wiem, dach, poddasze z graty, nic wielkiego. Co miało być? Nie było tam nikogo? Nie, jesteśmy w nutku. Rozglądam się po pomieszczeniu. Czy skład osobowy się nam zgadza? Czy wszyscy, którzy tu powinni być, tu są? Wszystkich, których widziałeś na posterunku, wszyscy są w tym pomieszczeniu teraz. Douglas, bierz broń i zobacz. Ta kobieta podniosła się z ziemi i ociera te usta. Syn ją próbuje przytulać i pocieszać, że wszystko będzie dobrze. Słyszysz jej ciche jęki gdzieś z boku. Brandon stoi przy łóżku, nie usiadł. Jest przestraszony i z jego oczu płyną mu łzy. Strażnicy kierują broń w swoją stronę. Są wszyscy. Brandon, czy to ty zrobiłeś? Ja nie chcę wracać. Nie chcę tam wracać. Nie chcę tam wracać. Przestańcie mu prać mózg, jesteście świrami jakimiś. Douglas, trzyma ich na muszce. Wezmę dzieciaka do pokoju i zobaczę, co to za hałas na górze. Podchodzę do Brandona i do tej kobiety razem z synem. Nie? I chodźcie. Zaprowadzam ich do gabinetu. Zamykam. Nie, zamykam. Zostawiam uchylone otwarte drzwi jednak. Chcę wiedzieć też, co się tam dzieje. Idę na górę, żeby zobaczyć, co się zdarzyło. Co to był za hałas. Wchodzisz po tych samych schodach do tej samej sali, w której wcześniej agenci rozmawiali z chłopcem. Do tej, w której zwykliście sypiać, odpoczywać. Rozglądasz się, próbujesz wyłapać, czy coś nie czai się w cieniu, w kątach. Przesuwasz powoli broń od jednego miejsca do drugiego. Patrzysz na sufit. Nie ma tu nic. Gdy nagle słyszysz kroki. Coś bardzo powoli. Ale jesteś pewien. Coś chodzi nad twoją głową. Ale dociera też do ciebie, że tam nie ma nic poza dachem. Coś musi być na dachu. W tym czasie, jak Magdalen poszedł na górę, po tych słowach o trzymaniu nas na muszce, Nagle mówi do Douglasa. I Douglas, celujecie do agentów federalnych. Wszyscy możecie iść za to siedzieć, więc proponuję, opuśćcie broń tu i teraz. My też ją opuścimy. Ten strażnik jest idiotą. Zabrał dzieciaka z tymi turystami. Skoro coś przejęło, tą kobietę może przejąć ją jeszcze raz. I zabrać dzieciaka. Przejęło tą kobietę? Opuśćcie broń, panie Douglas. Nie celujcie w nas. O czym wy kurwa mówicie? Kim wy kurwa jesteście? Skup się na moim głosie. Gdzie są kluczyki do kładów? Douglas, ciężko oddycha. Patrzę najpierw na ciebie, Daggett, później patrzę na ciebie, Trent. Kluczyki. I już ma coś powiedzieć, gdy odzywa się Mike.
Mówiłem wam. Oddajcie nam chłopca, a pozwolimy wam odejść. Po czym wkłada sobie luchę do ust i naciska spust. Jego głowa znika w czerwonym rozbryzgu, który maluje wszystkie ściany. Fragmenty mózgu, fragmenty czaszki rozsypują się po okolicy. Rzućcie na poczytalność, a ty, Charles, słyszysz huk wystrzału z dołu. Turyści, którzy są z tobą, padają na ziemię. Kobieta zaczyna krzyczeć, a ten chłopiec, ten 18-letni, 19-letni chłopiec zaczyna płakać i tulić się do niej. Brandon przykleja się do twojej nogi. Kurwa, wy jesteście nietykalni. Ja pierdolę. Po jednym punkcie. I tak, wyjdzie, nie wyjdzie, i tak zabiera. Teraz słyszałeś? Opuść tą broń. Opuść tą broń. Kurwa, Mike. Mike, ja pierdolę. On rzuca tą broń i rzuca się w stronę Mike'a. Gdzie są kluczyki? Zaczyna głaskać go po reszkach tej głowy, tak jakby mógł zlepić ją do całości. Ty, Duckett, który stoisz z boku, dostrzegasz, że obłęd w jego oczach i on próbuje zlepić tą głowę po prostu do całości. Jego ręce w tym momencie są całe zakrwawione i widzisz na palcach resztki mózgu. On zaczyna wpakować je do środka. I on sobie nie poradzi teraz w tej sytuacji. Wstawaj tu, proszę cię, Mike, proszę cię, wstawaj, Mike. Do dołu. Panie McDowell, gdzie są kluczyki od waszych składów? Musimy zabrać stąd chłopca, już. Kto strzelał? Jest ktoś ranny? Mike. On już nie jest ranny. On jest martwy. Kto go zastrzelił? Ty go zajebałeś? Muszę zejść na dół, porozmawiamy. Po moim trupie. Panie McDowell, to nie ja go zabiłem, ani nie mój partner. Sam sobie strzelił w głowę. Pana kolega, szef, potwierdzi. Douglas, jesteś tam? Może słyszysz ciche jęki Douglasa i prośby o to, żeby Mike wstawał. Douglas, kurwa, weź się w garść, jesteś tam czy nie? Nie odpowiada ci. Prosi tylko Mike'a. Mike, wstawaj, wszystko będzie dobrze. Mike, wstawaj, proszę cię. Mike, wstawaj. Wstawaj, musisz wracać do Susan. Kurwa, musisz wstawać? Wstawaj, no chłopie, nie wygłupiaj się. Tak jak Trent do niego podszedł, to ja myślę, że go spróbuję podnieść i liścia mu sprzedać, żeby doprowadzić go do stanu używalności. Panie McDowell, musimy sobie wyjaśnić parę rzeczy. Hej, gdzie są kluczyki do kłada? Pomóż nam. Douglas! Strażniku, Douglas! Douglas wpadł w jakąś katatonię i Mike, wszystko będzie dobrze. Przestał przytulać Mike'a, przestał lepić jego głowę od podstaw, wsadzać to, co z niej wyleciało do środka. Ale w tym momencie widzisz, że pustym wzrokiem patrzy przed siebie, trzęsie się i powtarza, że Mike, wszystko będzie dobrze. Dobrze będzie, Mike. Mówię ci, że będzie dobrze. Wstanie, że będzie wszystko dobrze. Myślę, że Trent podniesie tą strzelbę. Przeładuje. Panie McDowell. Ten chłopiec, który jest z panem góry. On sprowadzi na was niebezpieczeństwo. Jeśli pan go nam nie odda, to wszyscy tu zginiecie. Summers, to nie ma sensu, on nas nie posłucha. Musimy działać. Ej, McDowell, słyszy mnie pan? To jest twoje wytłumaczenie? Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, czemu wszyscy zachowują się jak pierdoloni psychopaci i się strzelają do siebie, ale chcesz mi powiedzieć, że to zrobiło to dziecko? Przecież to ty strzelałeś. I jak twierdzisz, Mike sobie strzeli w łeb, Douglas! Sam widziałeś, co to zrobił ze mną w pomieszczeniu u góry. Jak nam rzucił przez całe pomieszczenie. Widziałeś to, prawda? Trent odkłada kapelusz, zostawia tą strzelbę na stole i wolnym krokiem idzie po schodach na górę z podniesionymi rękoma.
Ja nawet może jeszcze powiem. Mój kolega idzie do ciebie. Jest nieuzbrojony. Musimy porozmawiać. To mówcie. Ja stoję na szczycie tych schodów, gdzieś za załomem. Dzieciak jest skryty za ścianą, za tym kątem, a ja po prostu wystaję ze strzelbą na szczycie. Proszę, panie Charlie, niech mnie pan i mnie nie oddaje. Ja nie chcę tam wracać. Nie do niebieskiej jaskini. Oni nam robili tam złe rzeczy. Naprawdę, ja nie chcę wracać. Słyszysz cichy, płaczliwy głos Brendona, który dolatuje gdzieś z dołu, z twojego pasa, kiedy chłopiec przykleja się do ciebie i czujesz jego ciepłe ciało, które próbuje cię objąć. Słyszysz kroki, które powoli wchodzą na górę. Ciągle celujesz w dół i w pewnym momencie zobaczysz Trenta, który wyłania się na tym półpiętrze. Ma uniesione ręce. Dobra, kowboju. Kilka słów prawdy, bo zasługujesz na nią. Ale w swoim sercu musisz rozważyć, czy to, co mówię, jest wiarygodne, okej? Mam przy sobie broń, ale jej nie wyciągnę, ponieważ jestem prawym człowiekiem i nigdy nie zabiłem nikogo, kto na to nie zasługiwał. Okej? Ten chłopiec nie jest normalny. Widziałeś, co się stało dla mojego partnera. Działamy w specjalnej organizacji, która współpracuje w pewien sposób z rządem amerykańskim. Owa organizacja zajmuje się takimi przypadkami jak to. Kilka tygodni temu zostałem wezwany do podobnej sprawy. Do chłopca, podobnego do tego, który posiadał specjalne zdolności. Jeżeli nie posłuchasz mnie tu i teraz, to wszyscy zginiemy. Coś zniszczyło nasze auta. Coś, co nie jest człowiekiem. Ten chłopiec został postrzelony przez mojego partnera. I czy jeśli Daggett to słyszy, to powoli też chciałby wchodzić. Ale ten chłopiec nie jest normalny, ponieważ po prostu wstał i nic mu się nie stało. Ten chłopiec, słyszysz ze schodów głos Daggetta, jest dla nas zagrożeniem. Jeżeli na mnie wierzysz, są ludzie, którzy mogą to wytłumaczyć. Jak usłyszałem o postrzale, spojrzałem znowu na tego chłopaka. Gdzie go postrzelił? Prosto w czoło. Patrzę na jego twarz. Nie widzisz żadnych śladów. Chłopiec jest brudny, chłopiec jest przerażony, widzisz łzy w jego oczach, ale nie widzisz żadnych śladów po kuli. Nie widzisz żadnych ran, które mogłyby potwierdzić, że to, co mówią, jest prawdą. Całe jego ciało jest pokryte dziwnymi bliznami, kontynuuje Dawid. Z tyłu na karku ma jakiś symbol, nie zdążyłem się jeszcze mu przyjrzeć. Musisz nam zaufać. Wiem, że to jest trudne, ale jeżeli nie ufasz nam na tyle, by puścić z nami chłopca, pojedziemy wszyscy razem, a my oddamy ci broń. Ale jak będzie coś się działo, zwrócisz nam broń, okej? Okay? Słyszałeś tam na dole tą kobietę? Coś nią zawładnęło. Chwilę później to samo coś zawładnęło twoim kolegą, Mike'iem. Chwycił strzelbę i strzelił sobie w głowę. Daggett, rzuć na nasłuchiwanie w międzyczasie. Jesteś najniżej na dole, rzuć na nasłuchiwanie. Na dole są dwa kłady. Dwie osoby swobodnie mogą się zmieścić na jednym kładzie. Niestety pech. Znaczy nie pech, tylko nieudane porażki. Mike sam strzelił w głowę. Chwilę po tym, jak został przez to coś zawładnięty. Oddaj nam chłopca albo jedź z nami. W każdym razie to nie my jesteśmy twoim przeciwnikiem. Tak jak mówi mój kolega. Czy czuję tego dzieciaka przyklejonego do mojej nogi i dotykam jego mokrego ubrania
poklepując go po plecach, tak bym go chciał pocieszyć albo pokazać, że się nie musi martwić, ale jednocześnie odsuwam lekko kołnierz tej brudnej, zabłoconej koszulki, którą ma na sobie, żeby zobaczyć, czy faktycznie widzę coś na jego karku. Gdy odsuniesz kołnierz i przesuniesz włosy, zobaczysz, że chłopiec na karku ma coś wytatuowane. Pod tymi plamami płota dostrzegasz tatuaż układający się w kilka geometrycznych kształtów, które na pierwszy rzut oka kojarzą się z głową barana. Ale jest tam też jeszcze jakiś znak. I pod tym znakiem, który wydaje ci się, że widzisz po raz pierwszy, dostrzegasz minimalną wypukłość. Dotykam. Masz wrażenie, że chłopiec ma coś pod skórą. Dotykam. Czy czuję, że to jest tuż pod skórą? Czy to jest jakiś guz? Chłopiec pod wpływem twojego dotyku momentalnie się wzdryga i rusza w taki sposób, że strąca twoją rękę, ale zanim to się stanie, to zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie może być guz. To coś pod tym jest twarde i ma regularny, prostokątny kształt. Wychodzę zza rogu, cały czas trzymając dzieciaka za sobą. Dobra, cały czas trzymam broń. Dobrze, że uwierzyłeś. Kluczyki do kładów. Nie, najpierw broń. Taka była umowa. Okej. Okay. Trent wyciąga Colta i kładzie na stopniu przed sobą. Po czym schodzi na dół i nałoży on ten kapelusz kowbojski. Rzuć na nasłuchiwanie. Nie wyszło. Mhm. Dawid, po tym jak zostaje minięty przez Trenta, nie odkłada broni na ziemię, ale chowa ją tak w widzialny sposób do kapury i podnosi ręce do góry, cofając się tyłem, schodząc na dół. Tak, żeby Magdalen widział, że nie jest zagrożeniem. Ja idę cały czas mierząc krok po kroku. Gdy dochodzę do stopnia, na którym leży Colt, sięgam po niego i wkładam sobie gdzieś za pasek. Brandon ciągle jest przyklejony do twojej nogi. Czy ja mogę, i tak stojąc jeszcze w powietrzu, jak widzę go, czy ja mogę zobaczyć ten znak? Mam na myśli to coś na karku chłopca. Spoglądam na dzieciaka, na ciebie, na dole. Kiwam głową i schodzę na dół, czekam tuż przy schodach. Jeszcze schodząc na dół, spoglądam na tą kobietę, na jej syna, spoglądam na Douglasa. Czy wszystko jest w takiej samej konfiguracji, jak było, kiedy wchodziłem na górę? Turyści na górze nie stanowią zagrożenia, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że słyszeli całą tą rozmowę. Słyszeli to, co Trent powiedział do Magdalena. Może i są przestraszeni, ale na pewno byli świadkami tego, co on powiedział. A Kini, Douglas, gdy schodzicie na dół, dalej jest w tej katatonii, w której go zostawiliście. Stoi w miejscu, buja się na boki, patrzy na Mike'a i mówi do niego, szepcząc w taki sposób, że właściwie nie da się nic zrozumieć, bo na dobrą sprawę chyba żadne słowa nie wydostają się z jego ust, po prostu te usta się poruszają i mówi. Douglas, kurwa, weź się w garść. Co tu się... Jezu. Celuję w... Tak, zobaczyłem zwłoki Majka. Rzuć na poczytalność, bo wydaje mi się, że zobaczyłeś Majka, to w jakim jest stanie. Poproszę K4. Dużo stresu tego wieczoru i trup kolegi z pracy może nie wywiera aż takiego wrażenia, jak powinien, ale dostrzegasz problem w jego ręku, to co sobie zrobił. Ale mogłoby to potwierdzać, że to co powiedziało tych dwóch w jakiejś części jest prawdą, bo ta strzelba ciągle jest w jego dłoniach. Mike, Jezu. Tak jak chciałbym wykorzystać ten moment, w którym oni zeszli na dół, Magdalen zawiesił się na moment, patrząc na ciało Mike'a. Ja wiesz, to nie stracił poczytalności, więc wydaje mi się, że jeżeli chcesz coś szybkiego zrobić... No, ja chciałem po prostu podejść do tego chłopca, do Brandona, odgarnąć mu te włosy i spojrzeć na ten znak. Chcesz go dotknąć tak po prostu, tak? Tak.
Okej, rzuć na moc. Sukces. Korzystając z okazji, gdy Charlie na chwilę zawiesza wzrok na tym, co zostało z jego przyjaciela, gdy zatrzymuje się i ten chłopiec ciągle przy nim jest, bardzo delikatnie odsuwasz ręką włosy. Zresztą niewiele było potrzeba, bo te włosy non stop się ruszają. I widzisz ten sam znak, który widział wcześniej Charlie, który wcześniej widział trend, o którym mówił. Symbole układające się w coś w rodzaju głowy barana i bliżej nieokreślony znak, który może być częścią języka, którego w życiu nigdy nie widziałeś. Musimy stąd uciekać. Szybko. I kiedy to mówisz, dociera do was, że prawdopodobnie słyszeliście ten dźwięk już wcześniej, tylko przez to, co się działo, to był on gdzieś na skraju świadomości, bo wasz umysł, wasz słuch był zaprzątnięty czymś innym. Ale teraz, gdy jesteście na dole i gdy rzucasz, że musimy... Słyszycie skrobanie. Skrobanie do okien. Ktoś lub coś pociera czymś o okno. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Kurwa, macie tu jakieś inne wyjście? Ciche drapanie, które odbywa się z drugiej strony. Okiennice są zasłonięte, ale coś ewidentnie jest po drugiej stronie i drapionie. No ale powiedz mi, że macie tu jakieś tunele, jakąś piwnicę. Mamy wyjście przez garaż, to wszystko. Idziemy przez garaż. McDowell! Gdzie są kluczyki od... odkładu? Douglas! Kurwa, Douglas! Jeszcze mierzę bronią, znaczy zaczynam machać nią na lewo i prawo, w co to na nich, to na okiennice. I wszystko w mojej głowie zaczyna, to jest jakiś bełkot, dzieciak, czyli to jest wszystko, to wszystko może być prawdą, że on żyje, że ktoś może tu zginąć i żyć, zaginąć i żyć przez tyle lat. Otrzęsuję się z tego i biegnę do gabinetu McDowella i zaczynam przeszukiwać biurko, wysuwać szuflady i szukać tych kluczyków od kładów. Pewnie wiesz, gdzie trzyma, ale czy są tam one? Rzuć na szczęście. W rozgardiaszu, jaki jest w szufladzie, wśród papierzysk, trafiasz na napoczętą butelkę whisky, a obok niej kluczyki. Chwytam za butelkę i pociągam jeszcze głębszy. Z pomieszczenia obok słyszysz, masz te kluczyki? Tak, moment. Przełykam tak długo, tak dużo jak się da. Bardzo, bardzo głęboki łyk. I biorę kluczyki i wychodzę z gabinetu. Rzucam je i Trentowi, bo są dwie pary tych kluczyków, tak? Bo mamy dwa kłady. I Trentowi, i Daggettowi. Ja myślę, że Trent zastąpi ci drogę, wyciągnie rękę. Colt. To prawda, że ktoś tu może przeżyć? Może zniknąć na 50 lat i przeżyć? Nie wiem, w co wierzyć. Prawda, panie McDowell, jest taka, że jeśli się stąd zaraz nie zwiniemy, to nikt tu nie przeżyje. Słyszycie uderzenie w drzwi. A później następne i następne. Wyciągam Colta, działając pod presją, wyciągam Colta, daję go kowbojowi. Turyści, przecież nie możemy ich tu zostawić. Schodźcie na dół! McDowell, pomyśl. Mamy tylko dwa kłady. Nie zmieścimy się wszyscy. Oni muszą tu zostać. Nie zostawię tutaj ludzi na śmierć, jeżeli tutaj jest coś, co ich rozerwie, albo... Przecież widziałeś, co zrobił z tym samochodem, z waszym samochodem. Okej. Kowboju, zostań tutaj z nimi. Powodzenia. Taret milczy. Patruje się tylko wyczekująco Charlesa. Charlie, proszę, ja nie chcę jechać. Tata niedługo powinien być, proszę cię, ja nie chcę jechać. Brandon zaczyna szarpać cię za nogawkę. Brandon, ty musisz jechać z nami. Ale ja nie chcę nigdzie jechać. Proszę pana, ja nie chcę nigdzie jechać. Hej, pojadę z tobą. Pojadę z tobą. Oni ci nic nie zrobią przy mnie. Musimy się stąd wynosić. Słyszysz? Tu się coś dzieje. Chodźmy, mały.
Ale oni tam są, oni są na zewnątrz, oni czekają na mnie, oni przyszli po mnie. I jakby na potwierdzenie tych słów słyszycie kolejne walenie o ścianę. Tym razem więcej cichych, małych uderzeń dobiegających z różnych stron domku. Ja myślę, że Trent strzeli w tym momencie z tego karabinu w miejsce tego chrobotu, bo i tak musimy przecież wyjść. Może nie głównym wyjściem, bo jest boczne, ale to może odgoni te istoty. Przycelowujesz w jedno miejsce, gdzie wydawało ci się, że przed chwilą słyszałeś chrobot, gdzie słyszysz jeden strzał, bang, a później cisza, a później głośne uderzenie szybkich kroków gdzieś na werandzie. Jeszcze jeden strzał i jeszcze jeden. A później jakby w odpowiedzi te uderzenia, które dobiegały z różnych stron, nasilają się i z dużo większą mocą zaczynają walić w różne miejsca w domu. Słyszycie je na suficie, słyszycie je na ścianach, słyszycie w drzwiach, słyszycie pękające okno gdzieś w kuchni. Podbiega do Brandona, chwyta go za rękę, popycha Charlesa, żeby się ruszył, żeby nie stał w miejscu. Prowadź. Charles, jeszcze widzisz wahanie. Patrzę w górę schodów. Pcham go mocniej w kierunku miejsca wyjścia, które wydaje mi się, że może być wyjściem do garażu. Może znam mniej więcej już topografię tego miejsca. Krzyczę tylko, schowajcie się, wrócimy po was. I przez chwilę mam moment zawahania, bo historia się powtarza, znowu kogoś zostawiam, ale zostawiam turystów, a ten dzieciak może jest odpowiedzią na jakieś pytania. I on może też jest temu potrzebny. Dobra. I idę szybkim krokiem przez salę rozrywki, gdzie są drzwi prowadzące do garaży. Tak ciągnie chłopca za sobą, wiedząc, że chłopiec nie chce iść. Z jedną ręką, z bronią, z Glockiem w jednej ręce, druga ręka zaciśnięta na dłoni chłopca. Ciągnę go siłą za sobą. Widząc, że go jeszcze ciągniesz za sobą z siłą, to jedną z rzeczy, którą bym pewnie zrobił, gdybym widział, że jeszcze przed tym wszystkim, wziąłbym go na ręce, czy spróbowałbym go wziąć na ręce, czy schyliłbym się i powiedział, jesteś ze mną bezpieczny, chodź, obronię cię. I rzuć na perswazję. Jeżeli ci się nie uda, uznamy, że Daggettowi się udaje ciągnąć go. Widząc zbliżającego się Daggetta, ruszasz w stronę Brandona i w ostatniej chwili reagujesz, pochylając się na nim. Ze mną będziesz bezpieczny. Pomogłem ci raz, pomogę ci jeszcze raz. Obiecuję pan, obiecujesz Charlie, Charlie, proszę cię, obiecujesz? Obiecuję swoim życiem. Proszę cię, nie pozwól mi zabrać, proszę cię, nie pozwól mnie im zabrać. Już wszystko dobrze. I biorę go na ręce, podnoszę i idę szybkim krokiem do garaży. Czujesz, jak on się w ciebie wtula i zaczyna płakać histerycznym, takim zanoszącym się płaczem. Wbiegacie do garażu. Kłady są nieruszone, tak jak mówili. Kłady są całe. Drzwi do garażu są uchylone i część, dolna część, brakuje jej. Daggett siada na jednym z kładów. Bo kluczyki mamy ja i Trent. Siadam na jednym z kładów, mówię, daj mi chłopca. On jedzie ze mną. Czym? Summers, nie mamy na to czasu. Jestem w stanie siąść na ten kład w taki sposób, żeby dzieciak był między nami. On jest mały, to jest 6-latek, nie? Okej, tylko prowadzący dostanie modyfikator minus 20 dojazd. Zrobi się ciasno, ruchy będą ograniczone, na pewno sterowanie kładem będzie jeszcze bardziej utrudnione. Pomijając warunki, jakie są na zewnątrz. Widząc tą próbę, Daggett zostawia kluczyki Magdalenowi, siada sam do Trenta. Okej. Okay. Biorę kluczyki, usadawiam dzieciaka przed sobą, tak żeby go trzymać mocno i ruszam. Odpalam kład, modląc się, żeby działał. Nie zgubmy ich, Trent, nawet ty. Ktoś musi otworzyć bramę. Ktoś musi otworzyć drzwi do końca, tak żebyście mogli wyjechać. Ona jest tylko uchylona, chyba że chcecie w nią po prostu wjechać i wywalić ją siłą rozpędu. No to się dzieje, nie? Niemal jednocześnie odpalacie silniki. Słychać głośny warkot, który roznosi się po całej tej szopie. Jeszcze szybkie spojrzenie. Kiwacie sobie głowami i naciskacie manetki. Kto jedzie pierwszy?
Ja czekam. Zdając znać, że ja chcę jechać za nimi. Widzisz taką przedłużającą się ciszę i nerwowość. My musimy pojechać za tobą. Okej, okay, no to ruszam. Ruszam, w takim razie wyjeżdżam. Wyjeżdżam na drogę. Huk uderzenia, kiedy zderzak twojego kłada uderza w bramę, gdy te drzwi otwierają się. Światła reflektorów rozświetlają okolice, przecinając ciemności. I przed sobą, zaledwie 15, może 20 metrów, widzisz sylwetki. Widzisz dzieci w ciemnościach. Dostrzegasz dwóch, trzech, czterech, któryś właśnie zeskakuje z drzewa. Pięciu małych chłopców, którzy ruszają w twoją stronę. Są bladzi niczym księżyc. Każdy z nich wydaje się krzyczeć, ale z ich ust nie wydobywa się żaden dźwięk. Ich twarze wykrzywione są w przerażającym, zwierzęcym wyrazie. W zapleczu słyszysz wystrzał. Nawet jadąc na miejscu pasażera strzela w kierunku tych chłopców. Charlie, rzuć na prowadzenie. Trent, rzuć na prowadzenie. Daggett, rzuć na strzelanie. Charles, na chwilę cię sparaliżowało, ale słyszysz strzał za swoimi plecami i widzisz, jak jeden z tych chłopców mieciony chwilę później prawdopodobnie pociskiem wystrzelonym przez jednego z agentów za twoimi plecami pada gdzieś w ciemnościach w to błoto. I może to dodaje ci odwagi i ta adrenalina, która nagle zaczyna buzować w twoich żyłach. Naciskasz do oporu manetki i ruszasz do przodu. Ruszacie czym prędzej przed siebie, przecinając tą ciemność. W ciemnościach widzicie wyskakujące kolejne sylwetki, które ruszają w waszą stronę i próbują was pochwycić. Małe rączki, które próbują złapać powietrze, ale jesteście zbyt szybcy i chyba zbyt dobrze manewrujecie tymi pojazdami. Aż do momentu, gdy już wydaje się, że opuścicie teren tego posterunku, gdy opuścicie tą dużą polanę, gdy nagle, Charles, czujesz, że wpadasz na jakąś muldę błota, w jakiś występ, którego nie zauważyłeś w ciemnościach. Może jechałeś zbyt szybko, może te ciemności wokół sprawiły, że po prostu najechałeś na coś, na co nie powinieneś najechać, na jakiś korzeń. Czujesz, jak twoim kładem szarpie i rzuca do góry. Nagle tracisz panowanie i czujesz, jak go obraca, wywracając całą maszynę do góry. Przerzuca cię przez niego i lądujesz na ziemi. Trent, zachowałeś czujność i nie wjechałeś w nich. Ale widzisz, jak na twoich oczach kład zaczyna koziołkować. McDowell gdzieś wpada w ciemność. Chłopiec wypada w drugą stronę. Wszyscy lądują w błocie. Charlie, rzuć K4 obrażeń. Słyszysz krzyk Daggetta do twojego ucha. Stój! Musimy zabrać chłopca. Dobra, a ruszam w stronę chłopca. Jesteś lekko potłuczony, ale w żaden sposób nie będzie to oddziaływać na ciebie. Trent, zbiegasz kłada i ruszasz w stronę chłopca. Widzisz, jak on się gramoli z ziemi i gdy do niego podbiegasz, rzuć na poczytalność. Odejmij. Ja wiem, że chciałbyś. Odejmij jeden punkt. Kropla drąży skałę, kurwa. Grosik do grosza. Brandon. Brandon podnosi się z błota. Gramoli się z niego. Ach. Ty w świetle reflektorów kłada. Dostrzegasz, że jego głowa sterczy pod nienaturalnym kątem. Przekrzywiona w dziwny, karykaturalny, groteskowy sposób. Ale patrzy na ciebie przerażony i przestraszony, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. A, szybko! Brandon, wskakuj! I wyciągam lewą rękę w jego stronę. Daggett, słyszysz odgłosy biegnięcia za swoimi plecami. Odwracam się i strzelam w przestrzeń, strzelam w kierunku tych dźwięków. Wcelowując się nawet szczególnie, byle tylko... Dźwięków, ale strzelasz też w kierunku ciemnych sylwetek, ciemnych małych sylwetek, które biegną w wasze strony. Rzuć na porażkę. Okej. Okay. Jest ciemno. Ich jest dużo. Nie możesz się skupić. Ale tłuczesz, po prostu tłuczesz w ciemność, licząc, że kogoś powstrzymasz. Charlie, co robisz? Jesteś na ziemi. Widzisz, jak oni podjeżdżają do chłopca i próbują go wciągnąć na kłada. Szybciej, kowboju. Biegnę w ich kierunku. Nie wiem, czy z pojedynkę jestem w stanie przywrócić kłada. Gdzieś widzę swojego kłada, nie mam szans pewnie go podnieść, ale... Rzuć na szczęście. Rozglądasz się desperacko, szukasz w ciemnościach i widzisz, zaledwie kilka metrów od ciebie, odkoziołkował i jakimś cudem wylądował na czterech kołach. Blacha jest pogdzieciona i bagażnik i ten zderzak, ale
ale stoi na czterech kołach, silnik ciągle pracuje. Wystarczy do niego wskoczyć i ruszyć dalej. Co się dzieje z dzieciakiem? Wciągają, rozumiem, że wciągacie go do swojego kłada, tak? Tak. No to nie ma czasu reagować i kombinować. Faktycznie biegnę do swojego kłada, siadam na niego i patrzę, gdzie jadą, co robią. I patrzę za siebie na te sylwetki, które gdzieś tam majaczą. Zanim zdążysz wsiąść na kłada, to widzisz, że tych sylwetek jest coraz więcej i więcej. Małych dzieci, które wybiegają z ciemności, są absolutnie nagie i jeżeli zaraz nie ruszysz, to któryś z nich... Ale jest taki moment zawahania, bo gdy twój wzrok sięga ku posterunkowi, to widzisz, że przy wejściu w świetle z tego korytarza, w którym spędziliście dzisiaj tyle czasu, zaraz obok ganku stoi potężna sylwetka. Masz wrażenie, że głową sięga dachu. Stoi i przygląda się wam. Ty masz tego chłopaka? Jedźmy. Okej, okay, ruszam. Zgazowuję. Rzuć na kierowanie plus 20. Aż trawa spod kół wyskakuje. Daggett ślepo wali ciągle kulę za kulą w kierunku tych dźwięków nadbiegających stóp, w kierunku tych sylwetek. I znów piękny sukces, więc wydaje mi się, że na tym sukcesie pociągniemy całą resztę sceny. Osłaniani przez Daggetta, kierowani przez Trenta, na tych dwóch kładach z chłopcem pomiędzy wami i z Czarnym na ogonie, który wydawało się, że już tam zostanie, ale ruszył za wami i jedzie. Ruszacie tym zatopionym w ciemnościach traktem. Przez jakiś czas jeszcze słyszycie poruszające się kształty, które wydają się was ścigać, które wydają się wam towarzyszyć w tym lesie. Ale w końcu, spośród ryków silników, jedyne, co wam towarzyszy, to krople spadającego deszczu. A wy już bez dalszych przygód wyjeżdżacie z tego traktu, wyjeżdżacie z tego lasu. Pewnie trochę czasu minie, zanim dojedziecie do parking. Ale uda wam się opuścić to miejsce i dojechać na normalną drogę. Myślałem, że tam zginiemy. O, nie mów, hop. Musimy się dostać do jakiejś pieprzonej cywilizacji. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się do jakiejś sceny, która będzie klamrą, przynajmniej na pewnym etapie dla tej historii. Gdzie będziecie chcieli pojechać? Jak rozwiązać towarzystwo Charlesa? Gdzie się zatrzymacie i co zrobicie? Myślę, że pojedziemy do jakiegoś motelu. Najbliższego motelu, który znajdziemy w tej burzy. I siedząc w jednym pokoju razem z Brandonem, którego oczywiście nie widział wcześniej recepcjonista, pokój wynajął jeden z nas, albo ja, albo Trent. Widać przez szybę w tym deszczu Daggetta ze słuchawką telefonu przy uchu. Kiedy zadzwoniłeś, po drugiej stronie usłyszałeś ciszę. Gdy, nie mówiąc kim jesteś, jednak przedstawiłeś się w taki sposób, by ktoś po drugiej stronie zrozumiał, kto dzwoni i w jakiej sprawie. Usłyszałeś cichy, spokojny głos kobiety. Agencie Daggett? Motel przy 236. Plus jeden. Potrzebujemy transportu. Odebraliście towar? Tak. Tak jak wspomniałem, plus jeden. Rozumiem. Czy transport jest niebezpieczny? Wydaje się, że na ten moment nie. A plus jeden? Jest nieco zagubiony. Ale może być przydatnym asetem. Telefon po drugiej stronie się rozłącza. Prawdopodobnie minie kilka godzin, zanim ktoś się pojawi. Charles, siedzisz w tym pokoju razem z nimi.
Brandon trochę ochłonął. Siedzi przed telewizorem i ogląda jakąś kreskówkę. Siadam koło niego. Siedzi na ziemi. Patrzy zadartą głową w telewizor. Więc siadam w kucki obok niego. Mogę ci zadać pytanie, Brandon? On, nie odwracając wzroku od tego telewizora, kiwa głową. Takich jak ty. Takich, którzy tam przeżyli tak długo. Jest dużo? Wielu? Kiwa przecząco głową. A widziałeś kogoś dorosłego? Takiego, nie potwora, tylko jak ja, czy twój tata, albo mama? Czasami. Czasami byli. Zostawali tam z wami? Byli cały czas z wami, tak długo, w tych jaskiniach? Mówili, że się nie nadają. Mówili, że się nie zgadzają. I co? Co się z nimi działo? I on wzrusza ramionami. Zabierali ich. Wiesz gdzie? Mówili gdzie? Na dół. Do niebieskiej jaskini. Głęboko oddycham, wzdycham i odrywam wzrok od chłopaka i patrzę na telewizor razem z nim. Trzymając też jego dłoń, ściskam lekko jego dłoń, puszczam i razem z nim patrzę po prostu na tą kreskówkę. Oczywiście myślę o czymś zupełnie innym i myślami jestem w zupełnie innym miejscu. Ja myślę tylko, że Daggett po tym telefonie, który wykonał, wyszedł przed ten pokój motelowy i cały czas stoi oparty o parapecik tego małego okna, które jestem na zewnątrz, wypatrując nadjeżdżającego z samochodu na drodze i ewentualnego innego zagrożenia. Może widząc już, że jak przyjeżdża jakiś pojazd, jeszcze wchodzę tylko do środka, spoglądam na Charlesa i mówię: panie McDowell, niedługo uzyska pan trochę więcej wyjaśnień, ale myślę, że powinien pan oddać broń przed spotkaniem z tymi ludźmi. Wracamy do punktu wyjścia. Czy wejścia? Biorę strzelbę, która gdzieś leżała obok mnie cały czas w gotowości. Po prostu ci ją wręczam. Zrezygnowany już i widzisz, że na mojej twarzy już nie ma zadziorności i chęci stawiania się, tylko poruszenie. Nawet kładzie tobie rękę na ramieniu. Pochyla się lekko w tym kierunku i empatycznym głosem mówi: tego chłopca się już nie da uratować. On jest zagrożeniem. To nie my coś zrobimy. Oni to panu wyjaśnią. Chodzi mi tylko o to. Daggett. Nie galopuj tak. Co masz na myśli? Panie McDowell. To nie jest do końca tak, że nie da się nikogo uratować. Pracowałem przy sprawie z chłopcem podobnym do tego. I wydaje mi się, że uratowaliśmy go. Tak czy inaczej, chodzi mi tylko o to, żeby pan był przygotowany na to, że mogą wydarzyć się rzeczy nieprzyjemne, ale one wszystkie są dla większego dobra. Dla bezpieczeństwa takich obywateli, jak pan był jeszcze parę godzin temu. Żebyśmy my, spokojni Amerykanie, mogli spać spokojnie, żyć swoimi życiami. Ed wychodzi przed motel, dziersząc tą strzelbę.
którą dostał od Magdalena w jednej z rąk. Jak go uratowaliście? Jest normalnym dzieckiem? Chodzi, bawi się, ma kolegów. Tego nie wiem. Płacze, jak go coś boli? Panie Magdalen, tego nie wiem. Organizacja, w której działamy, jest w pewien sposób ściśle tajna. A jej agenci są rozsiani po całych Stanach. Im mniej wiemy, tym lepiej dla dobra spraw, którymi się zajmujemy. Ale chcę wierzyć, że nic mu się nie stało. Samo jak nic nie stanie się Brandonowi. Musimy wierzyć, ponieważ to my jesteśmy ostatnim bastionem, który walczy ze złem tego świata metodami, które wydają się kontrowersyjne, złe, ale nie ma nikogo innego. I ta rozmowa dzieje się gdzieś w kącie pokoju. Trent, szepcząc tak, żeby chłopiec tego nie słyszał, opowiada ci przynajmniej trochę, dlaczego to robią. Wydaje ci się, że w to wierzy, jakkolwiek absurdalne by to nie było. W tym samym czasie, Daggett, kiedy wychodzisz przed pokój, samochód, który zaparkował tam przed chwilą, jego światła zgasły. A drzwi się otworzyły i w twoim kierunku idzie kobieta i mężczyzna. Ubrani są w kurtki przeciwdeszczowe i teraz, gdy deszcz pada już trochę mniej, kaptury ciągle skrywają ich twarze. Kierują się prosto w twoją stronę. To i wyczekujące w drzwiach. Tak, żeby blokować im wejście tak długo, jak ich nie zobaczy, z nimi nie porozmawia, to wejdą dalej. Podchodzą do ciebie. Żadne z nich nie wyciąga ręki. Gdy już są pod tym małym daszkiem nad drzwiami do pokoju, podnoszą głowę. Widzisz, że kobieta ma może ze 30 lat. Brunetka o piwnych oczach, skrytych za okularami, które poznaczone są kroplami deszczu. Mężczyzna, afroamerykanin, postawny i dobrze zbudowany. Patrzą na ciebie wyczekująco, po czym ona się odzywa, że przyjechali po przesyłkę. Derek kiwa tylko głową w milczeniu i naciska klamkę w pokoju, chylając drzwi. Tylko po przesyłkę? Mówi po otwarciu tych drzwi. Tylko po przesyłkę. Panie Magdalen, ci ludzie zabiorą Brandona. Ale ja nie chcę jechać nigdzie. Charlie miał po mnie przyjechać tata. Oni zabiorą cię do taty, Brandon. Charlie? Klękam naprzeciwko niego. Łapię go za ramiona i na wysokości mierzę go wzrokiem, patrzę głęboko w oczy. Jesteś bardzo dzielny. Jesteś najdzielniejszą osobą, jaką znam. Ale musisz z nimi iść. Poradzisz sobie. Wierzę w to. Jeszcze się spotkamy. Zobaczysz. Obiecujesz? Obiecuję. A wierzysz w to, Charlie? Tak. Wierzę w to, ponieważ wydarzyła się cała masa rzeczy, w których nigdy w życiu bym nie uwierzył, w tym, gdyby ktoś mi je opowiedział. A jego historia o tym, że tam, gdzie był, tych ludzi, których widział, sprawia, że mam nadzieję na to, że kiedyś odnajdę tą dziewczynę, którą zgubiłem gdzieś tam na szlaku, która zniknęła. Że gdzieś ona tam jest. I myślę, że tym bardziej chcę wrócić do parku. Chcę wrócić do tego miejsca i zobaczyć, co tam się dzieje. A myślę, że bez niego, może w dalekiej przyszłości, ale jednak nie uda mi się jej znaleźć. A z drugiej strony, może ludzie, których dzisiaj poznałeś, w jakimś stopniu będą mogli ci pomóc.
poznać odpowiedzi na pytania, które cię dręczą. Ale mówię to całkiem szczerze, że jeszcze go kiedyś zobaczę. Może właśnie w moim parku. No te słowa na twarzy Daketa pojawia się chyba smutny, krzywy uśmiech. Nawet doskonale zdaję sobie sprawę z tego. Raczej już go nie zobaczysz. Ale Charlie tego nie widzi. Charlie żegna się z Brandonem. Mówi mu, że wszystko będzie dobrze, że pojedzie do taty. I sam wierzy, że rzeczywiście chłopiec trafi w dobre ręce. W ręce kogoś, kto nim się zaopiekuje i będzie wiedział, co zrobić z jego dziwną przypadłością. Chłopiec ci ufa, więc po chwili rozmowy namówisz go do tego, żeby pojechał z tymi państwami. Może później wszyscy staniecie w progu drzwi i będziecie odprowadzali ich wzrokiem, jak będą się kierowali do samochodu. Jak otworzą mu drzwi i posadzą z tyłu czarnego, zwykłego Dodge'a, najprawdopodobniej z jakiejś pobliskiej wypożyczalni. A później odjadą. A deszcz, który wydawałoby się, że nigdy nie przestanie padać, powoli, bardzo powoli, będzie tracił na sile. I ostatnie krople będą spadać na ziemię wraz ze świtem, który powoli zacznie pukać do drzwi. Trent skorzysta z okazji i zadzwoni do domu. Zadzwoni do Charlotte. Tak by usłyszeć głosy swoich dzieci. Tak, żeby usłyszeć, że wszystko jest w porządku. Że tęsknią. I że tata wróci. Cały, bezpieczny. W jednym kawałku. Jeśli chodzi o Daggetta, to on się z wami pożegna. Podziękuję za współpracę. Czerniemu podziękuję szczególnie za to, że opanował się i posłuchał tego, co mieli mu do powiedzenia. Ile później wyjdzie z tego pokoju, ale kiedy wy już będziecie go opuszczać, będziecie przechodzić koło recepcji. Koło recepcji, w której Daggett stoi ze słuchawką przy uchu. I dość głośno, na tyle głośno, że to słyszycie. Prosi do telefonu Kita Summersa. Jestem w biurze Douglasa. Tylko już nie jest biurem Douglasa. Na biurku mam porozrzucane różne mapy, notatki. Gdzieś na ścianie wiszą zdjęcia paru miejsc w parku. A wszystko połączone jest jakimiś linkami, pineskami, a ja biorę na plecy spory plecak wypełniony wszystkim, co jest potrzebne do przetrwania w puszczy, w lesie. I wyruszam. Wyruszam. Zazwyczaj wyruszałem na 4-milionowy szlak, żeby popatrzeć z góry na lasy, na park i powspominać Christine, ostatnie miejsce, w którym ją widziałem. Ale teraz mój plan się zmienił. Teraz wyruszam w miejsce, w którym spotkałem Brandona. Jeszcze zanim wyjdziesz z posterunku, zanim ruszysz na ten szlak, zanim ruszysz do tego miejsca, gdzie spotkałeś Brandona i ruszysz, żeby szukać miejsca, tego miejsca, tego, gdzie może być ona. Zanim zamkniesz za sobą drzwi, to usłyszysz telefon na biurku. Chwilę się waham, ale zrezygnowany, poirytowany podchodzę i podnoszę słuchawkę.
McDowell. Dzień dobry, pani McDowell. Tutaj Helen. Helen z działu kadr. Ma pan chwilę? Jasne, że tak. Zawsze mam chwilę. In Yosemite Park, where the rocks reach the sky, Daggett chases Brandon, situation complicates as time goes by. With pistols in hand, he aims to detain. But Brandon stands up, he wants to go to his father. It's his will, it's his claim to fame. Trent Cassidy, a Texan cowboy brave, stands beside Daggett in the battle he's unyielding. It's what he gave McDowell in their way, but he didn't obstruct. In the end, he decided to help them in difficult times conduct. Daggett pursues with anger and pain like a storm. But Brandon unyielding to his father he goes, that's his true form. Trent supports, wants to help and wants to support strongly. For in Yosemite Park, a cowboy's pride and honor are more than mere words, they're truly lovely. Trent Cassidy, a Texan cowboy brave and true, he stands beside Daggett when the situation is especially tough. When the fight is like blue, McDowell in the end extended a helping hand. For in life, in the end the heart chooses help. When dark shadows